Dzień dobry. Witajcie. Bardzo się cieszę, że możemy się znów spotkać. Wyobraźcie sobie, proszę, że tam, za drzwiami garażu, jest kraj pełen krasnali, którzy żyją sobie w swoim państwie i chodzą w czapeczkach z guzikiem na czubku. O, właśnie takim guzikiem. I że mają, o, dajmy na to, po 3 mężów te krasnale, bo tam tylko jedna płeć jest. No i co? Zaraz się znajdą tacy, którzy powiedzą, że jak ktoś taki mały, to nie może mieć swojego państwa, że my musimy wkroczyć tu do tego garażu i porozdzielać tych krasnali, żeby był porządek. Nasz porządek. Dziś ktoś taki wydałby się zbyt obcesowy. A jednak ciągle się mówi, że ktoś z takim a takim guzikiem, no to musi mieszkać gdzie indziej. Albo z inną czapeczką. Albo z inną flagą, a nie taką kolorową. Albo jakie rośliny. Albo jak jeździ na rowerze, je rośliny, ma kolorową flagę i taki guzik na czapeczce. Choć wszyscy są bez wątpienia owcami Chrystusa wskutek stworzenia. No. Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy tu niedaleko tego garażu zamieszkał zakon krzyżacki. Uważali oni bowiem, że mogą bezkarnie zabierać ziemię poganom, a poganie nie mogą mieć swojego państwa. Spór o prawo do tego toczył się na soborze, a przeciwko nim stanął Paweł Włodkowicz, prawnik i filozof. Razem z nim był tam też wtedy Zawisza Czarny. To świetna para. To tak jakby na sobór pojechał Leszek Kołakowski z Mariuszem Pudzianowskim, prawda? A warto było mieć kogoś takiego u swego boku, bo to był ten sobór, na którym spalono Jana Husa. Paweł Włodkowicz był pierwszym w Europie, który głosił prawo narodów. Może każdy naród składa się z wolnych ludzi, którzy mają prawo do swojego państwa. Dodam tylko, że do lat 60. XX wieku Europa jeszcze powszechnie tego nie stosowała. Paweł Włodkowicz był pierwszym, który głosił ideę tolerancji i prawo pogan do własnych wierzeń. Co w czasach zakonów krzyżackich było dość, że się tak wyrażę, kontrowersyjne. Dokonał on mianowicie 2 odkryć, że wobec pogan obowiązują te same prawa, co wobec chrześcijan i że nie wolno narzucać wiary przemocą. No dziś to oczywiste, ale w czasach Pawła było to zupełnie niespotykane, że nie wolno nikomu zaczepiać innowierców żyjących sobie spokojnie we własnym państwie. Chodziło mu mniej więcej o to, że czy mamy czapeczki z takim guzikiem, czy chodzimy bez czapeczek, wszyscy mamy takie samo prawo do wolności. No spójrzmy na ten guzik. Guzik jak guzik. No. Według Pawła Włodkowica nie ma on żadnego znaczenia, bo wolność przysługuje człowiekowi od początku istnienia. Przecież Bóg nie stworzył niewolnika, tak? Więc ani niewolnictwo, ani poddaństwo nie są czymś naturalnym, lecz stworzonym przez ludzi. To samo z Adamem i Ewą. Przecież Ewa nie była poddaną Adama, tak? Tylko jego towarzyszką. Pomyślcie tylko, jak ludziom w XV wieku, w czasach niewolnictwa, ucisku kobiet, rzezi pogan, jak to musiało im działać na nerwy. Włodkowicz zresztą mówił tak. Państwo powstaje na skutek zgody jego mieszkańców. W przeciwnym razie mamy do czynienia z tyranią. A głównym spoiwem państwa jest równość jego obywateli wobec prawa, które notabene Włodkowicz wyprowadził z przykazań Bożych. Nie czyń innym, czego nie chcesz, aby tobie czyniono, oraz czyń innym to, co chciałbyś, aby inni czynili tobie. No bo jeśli wszyscy jesteśmy bliźnimi, no to nie wolno zabierać mienia poganom, ani prześladować Saracenów. Tak więc Zawiszo, opuść swój miecz. Jeżeli krzywdzenie kogokolwiek jest zbrodnią, to myślę, że dziś Włodkowicz powiedziałby to samo o strefach wolnych od LGBT. Bo przecież człowiek nie jest człowiekiem ze względu na to, po której stronie nosi guziki, tak? Czym zatem jest tolerancja według Pawła Włodkowica? Otóż człowiek A, dajmy na to Andrzej, toleruje B, Błażeja, kiedy primo, Andrzej nie zgadza się z Błażejem, sekundo, Andrzej nie zmusza Błażeja do zmiany opinii oraz tercio, Andrzej skłania Błażeja do zmiany opinii przez świętobliwe zachęcanie.
Pamiętacie psalm 113, werset 6? Spytałby Paweł Włodkowicz. Niebo jest Pana, a ziemia została dana ludziom. Prawa ziemskie są odrębne niż boskie. Zatem możecie sobie ten guzik umieścić, gdzie tylko chcecie. To już jest wasza decyzja, czy wolicie go nosić na czapeczkach, czy na kaftanach. To pochodzi od was. Oczywiście, jeśli jest ku temu dobrowolna zgoda. I to jest wasz wybór. A to, czego należy się trzymać, to dekalog. Na przykład nie kradnij. To dlatego Włodkowicz bronił praw Bałtów do ich wiary i własności. Podobnie jak wiek później Francesco de Vitoria bronił praw Indian w Ameryce. No i teraz zobaczcie, tak jak według Włodkowica krzyżacy nie powinni kraść ziemi Prusom i Jaćwingom, tak w jego ujęciu dzisiejsze państwa emitujące gazy cieplarniane, tak, i wpływające na ocieplenie klimatu, poprzez podnoszenie się, nie wiem, wód oceanów, nie mogą w ten sposób zabierać i pozbawiać ziemi małych krajów na Pacyfiku jak Vanuatu czy Kiribati. Dziś zasada tolerancji jest standardem i gwarantuje ją Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A Paweł Włodkowicz jest kimś, o kim Bernard Chartres powiedział kiedyś: jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej, bo oni podnoszą nas do góry i dźwigają o całą swoją wysokość. A na samej górze ten guzik. Powodzenia i do zobaczenia na następnej lekcji. Pa!